Podobno jest to idealne miejsce do ghost huntingu. Osoby, które odwiedziły ten pałac, słyszały kroki, trzaskające drzwi i dźwięki przypominające ryk. Prowadzono tu paranormalne śledztwa. Nocą z powitym mrokiem korytarze i pomieszczenia z pewnością mogą wywoływać gęsią skórkę na plecach, ale w mojej ocenie takie odczucia mogą towarzyszyć każdej nocnej eksploracji. W tym filmie duchów i zjawisk paranormalnych nie znajdziecie. Po pierwsze, nic nadprzyrodzonego tam nie doświadczyłam, a po drugie, choć lubię oglądać eksploracje z nawiedzonych miejsc, to sama jestem dużym sceptykiem. Skupię się więc na historii tego miejsca i tym, jak obecnie zachowany jest pałac. Obiekt, który wspólnie zwiedzimy, położony jest w jednej z opolskich wsi, którą w 1863 roku kupił major Tille Winkler von Miechowitz. Sam pałac powstał nieco później, bo wzniesiono go pod koniec XIX wieku z inicjatywy Huberta von Tille Winklera. Pierwotnie pałac został zbudowany na planie litery L, a jego obecny kształt to efekt rozbudowy. Najmłodszym elementem pałacu jest dobudowane w 1909 roku skrzydło północne, dzięki któremu budynek zyskał kształt podkowy. Neobarokowa rezydencja składa się z dwóch pięter, okazałego dobrze zachowanego poddasza i dwóch systemów piwnic. To właśnie piwnice i poddasze umożliwiają sprawne przemieszczanie się pomiędzy pałacowymi skrzydłami. Pałac do 1908 roku stanowił siedzibę zarządu głównego majątku rodziny von Tille Winklerów. Członkowie niezwykle majętnego i wpływowego rodu potentatów przemysłowych mieszkali w innym, dużo okazalszym pałacu, doskonale znanym dziś jako Zamek w Mosznej. Będąc w Opolskim, warto wybrać się do obu tych pałaców, ponieważ w Mosznej poza imponującymi eksponatami możemy znaleźć archiwalne zdjęcia eksplorowanego pałacu. Wróćmy jednak do właściwego celu naszej wycieczki, czyli pałacu, który w rękach potomków słynnego rodu pozostał do 1945 roku. Później w rezydencji Tille Winklerów mieściła się dyrekcja Państwowej Stadniny Koni w Mosznej, szkoła podstawowa, biblioteka oraz mieszkania. Rezydencja od wielu lat jest opuszczona i jak możecie się domyślać, większość pomieszczeń jest zupełnie ogołocona. Na próżno szukać w nich jakichkolwiek artefaktów czy ciekawych elementów z minionej epoki. Zaledwie kilka mebli, które pozostały w obiekcie z uwagi na jego wielkość, nie zrobiły na nas dużego wrażenia. Uwagę przykuwają natomiast dwie klatki schodowe. Pierwsza, do której weszliśmy, była nieco skromniejsza. Gdyby nie zamknięte drzwi, można byłoby przejść z niej prosto do przypałacowego ogrodu. My udaliśmy się jednak schodami na górę, by sprawdzić, co znajduje się w pokojach na piętrze. W łazienkach na ścianach wciąż widoczne są kafle, w nie najgorszym stanie są także podłogi, drewniane drzwi czy ramy okienne. W niektórych pokojach można trafić na niezniszczone piece kaflowe, choć większość z nich jest już jednak w kawałkach. Gdzieniegdzie na podłogach porozrzucane są karty jałówek. W całym pałacu jest ich naprawdę sporo. Ogólnie rezydencja, choć opuszczona, nie jest w najgorszym stanie, o czym świadczyć może kondycja poddasza i samego dachu. Co prawda jego część została uszkodzona, ale za sprawą sił natury i powalonego drzewa. Do drugiego skrzydła pałacu udajemy się właśnie poddaszem. Schodząc w dół, pobieżnie zerkamy do znajdujących się wzdłuż korytarza pokoi. Nic nie przykuwa naszej ciekawości, aż do momentu, gdy dochodzimy do drugiego holu. Na suficie widnieją elementy ozdobne. Ciągnące się w dół drewniane balustrady w kolorze zieleni łączą się z drewnianymi ozdobnymi panelami na ścianach.
centralnym punkcie holu znajduje się duży kominek. Z holu można przejść do sporych pomieszczeń, które kiedyś mogły pełnić funkcje reprezentacyjne. Mamy tu przejście do ogrodu zimowego, sali kominkowej z dodatkowym wyjściem do ogrodu. Idąc dalej trafiamy do części restauracyjnej. W ścianie znajdują się tu przesuwane okienka, którymi kuchnia mogła prawdopodobnie wydawać posiłki. Ostatnim punktem naszej eksploracji są piwnice, choć można powiedzieć, że rzuciliśmy na nie tylko okiem. Tak jak mówiłam na początku, nie doświadczyliśmy tu nic nadprzyrodzonego. Owszem, słyszałam trzaskające drzwi, ale w budynku, w którym wiele okien jest otwartych, przeciąg nie jest niczym dziwnym. Nie czułam się też tam nieswojo, wręcz przeciwnie, była to bardzo spokojna eksploracja.